A teraz Peter Prewcz w tym sezonie ani razu jeszcze nie stał na podium, ale ma dwa medale Mistrzostw Świata. Słoweniec z pierwszej serii 214 metrów i druga lokata. Bardzo spokojny lot, no i też bardzo daleki. Utrzyma miejsce na podium Peter Prewcz, tak mi się wydaje. Po pierwszej rundzie drugi, skoczył najdalej, 218 metrów, ale ma 5,5 punktu straty do Jurija Tepesza. Niesamowity jest ten Peter Prewcz, naprawdę, no ten chłopak pierwszy raz w tym sezonie tu w Planicy, zajmując drugie miejsce. Aby się warunek na podał, on stanę ten Igiś, który już jest na podzie jest też. Prewcz nem tudja átvenni Bárdától a vezetést. Czy to nie będzie cichy bohater tych zawodów? Peter Prewcz, mówiło się o Tomasie Morgensternie, Tomasie Ditkarcie, Simonie Amanie, a tymczasem Peter Prewcz, tylko 0,2 przecież straty do prowadzącego w konkursie po pierwszej serii Tomasa Ditkarta. Teraz pięknie, daleko, 140 metrów potrzebował. 2,8 punktu przewagi po pierwszej serii, w której skoczył 199 metrów. Peter Prewcz. Drugi po pierwszej serii, bardzo dobra też prędkość na progu, prawie 101 km na godzinę, też będzie daleki lot, no jest też dobry wynik. Oto jest około 190-metrowa odległość. Brązowy medalista na normalnym obiekcie, drugi po pierwszej serii, 8,9 punktu, 197 metrów, tyle musi skoczyć Peter Prewcz, by pokonać prowadzącego w tej chwili Gregora Schwierenzauera. Jest w stanie poszybować tak daleko Peter Prewcz, no i proszę. Ależ walka o zwycięstwo w tym konkursie niesamowita. Reprezentant Słowenii prawdopodobnie w jedynej próbie dziś na wielkiej krości. Też dobra prędkość na progu, ponad 90 km na godzinę. Nie tak daleko jak Anders Bardal, ale to jest też dobry rezultat. Lata temu w Szczyrku wygrywał podczas festiwalu młodzieży dla 17-letnich zawodników. Popatrzmy na jego drugi skok. 126 metrów. Tyle potrzebuje Peter Prewcz. Pięknie. Znakomity skok. To jest knockout. Z gracją. Wspaniale. Pięknie technicznie. Zwycięzca wczoraj pierwszego konkursu. Dzisiaj w pierwszej serii w trudnych warunkach. Tylko można powiedzieć 124 metry. Popatrzmy teraz na drugi skok Słoweńca. Walczy tutaj do odległości. Pięknie daleko wylądował mimo drobnych problemów przy lądowaniu. A zatem on wyprzedzi za chwilę Noriakiego Kasai. I teraz on będzie tutaj oczekiwał. Jest już zielone światło dla Słoweńca, 145,5 musiał wyskoczyć, aby wyprzedzić Kamila Stocha. No i popatrzmy, czy będzie ta odległość. Nie będzie! Peter Prewcz dzisiaj może w ogóle wypaść poza podium, a to będzie oznaczać nie tylko 11 w karierze zwycięstwo dla Kamila Stocha. Peter Prewcz, 125,5 metra w pierwszej serii, 10 miejsce wicelidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No wie doskonale, że musi walczyć z Kamilem i walczy! No podobnie jak Polak w pierwszej serii trochę zawiódł. Peter Prewcz, no stać go, 136 metrów może, ale on czasami nagle zaskakuje właśnie jakąś chwilową niemocą, a teraz potęgą. To był bardzo ładny skok, dobrze wylądowany, chociaż noty pewnie będą niższe. Peter Prewcz, który walczy z Bardalem o miejsce wyższe na podium, drugie czy trzecie, jaka będzie odległość, na pewno zmobilizowała go odległość Niemca i teraz on również, są fantastyczne warunki, będzie miał odjęte 6,6, Freund miał punkt mniej odjęty. Wingenthal, wczoraj był piąty. No też bardzo ładny skok Słoweńca, znakomity, podobnie jak przed momentem Severina Freunda. Po najdłuższym skoku 139,5 metra, wtedy te noty jakie dostał, 3,19, 2 razy 19,5, Peter Prewcz! 129 metrów, 130 to odległość wymagana, by pokonać Heibecka. No i kto wie, sam też chyba rozkłada ręce. 138,5 metra reprezentanta Słowenii. Trzeci był w Oberstdorfie, trzeci po pierwszej serii, teraz ze stratą 4,5 punktu do Andersa Jakobsena. 138 metrów to wymagana odległość dla Petera Prewca. No i nie ma tej odległości. 135 myślę, około w takim miejscu lądował. Obaj skoczyli tyle samo, po 121,5 metra. No popatrzmy teraz na Petera Prewca.
jeszcze reprezentant Słowenii. No myślę, że być może mamy nowego lidera. Pierwszy konkurs wygrał przed Jernejem Damianem i Noriakiem Kasajem. Następnego dnia zajął drugie miejsce. Dzisiaj prowadzi ex aequo z Hajbekiem po pierwszej serii. 130 metrów ponad, by walczyć z Kraftem i szybuje daleko Peter Prewc. Kto wie, czy to nie jest skok, który da mu w tym momencie prowadzenie. Słabiej skacze Peter Prewc. Tak mi się wydaje, że słabiej od Kołdelki. No i być może będzie przegrywał z reprezentantem Czech. I teraz Peter Prewc. Zresztą cały klan Prewców skacze znakomicie. I Peter w Pucharze Świata, i cenę w Pucharze Kontynentalnym, i Domen w Fiskapie. Teraz daleko, ale tego można się było spodziewać. 139 metrów pierwszej serii, teraz podobnie. Tylko 0,3 punktu straty Słoweńca do lidera po pierwszej serii. No ale on też ten finałowy skok ma niezbyt udany. Miał dzisiaj szansę na to, by zostać liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jest już zielone światło, Słoweniec na rozbiegu. Popatrzmy na jego drugi skok. Trochę wolniejszy od Norwega na progu, ale już tutaj złapał noszenie i także daleko, jeszcze dalej, czy będzie nowy rekord świata? Ponad 240 metrów, fantastyczny skok i znakomita forma Petera Prewca. Peter Prewc. Będzie bardzo ładny i daleki skok Słoweńca. No widzimy, daleko za tą zieloną linią, w pobliże rozmiaru skoczni. 1,7 punktu straty do drugiego Kamila Stocha. Peter Prewc. Bardzo płynne wyjście z progu. Bardzo daleki, niesamowicie daleki lot. Przeskoczona skocznia Holmen Kolbakken. Musi gonić i odrabiać tę stratę Peter Prewc, jeżeli chce do końca walczyć o kryształową kulę z Niemcem. No i teraz już było zdecydowanie lepiej. Teraz było dokładnie tak, jak być powinno podczas pierwszej serii. Wtedy 121,5, no a teraz 134,5 metry. Teraz w pogoni za Severinem Freundem, w pogoni za trzecim zwycięstwem w tym sezonie, po to, by odrabiać, by walczyć do końca o wielką kryształową kulę. Jak daleko poleci Peter Prewc? Poleciał po zwycięstwo, poleciał po punkty, jakże ważne punkty przed tym finałowym konkursem w niedzielę. Ależ musi być presja, musi skoczyć 240 metrów. Jest w stanie, ale czy jest wiatr, czy będzie tak bezwiecznie, jak było przed chwilą u Kamila? Wygląda na to, że będzie daleko, ściąga go, nie jest tak daleko. Nie jest tak daleko, przegra właśnie z Jurijem Tepeszem. Må hoppe over 140 meter for å ta det her fra Tande. Kan han klare det? Slovenien. Tande eller Preutz? Norge eller Slovenia? Kan han det? Har Tande vunnet? Daniel André Tande! Det ligger til rette for at han skal kunne klare det her, sloveneren. Ut fra hoppkanten, og god høyde, og han ligger så pent, Preutz, og han hopper langt! Han ned mot det han trenger, han setter press på Gangnes. Men hvordan blir dette vis-à-vis forfall? Omgang. Han klarer stjern. Dette blir jevnt, og han setter så nydelig nedslag. Ja, Hauger selvfølgelig som leder. Lider po pierwszej serii, 131,5 metra. No i popatrzmy, bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. 137 metrów, tyle musiałby skoczyć Peter Prewc. Ależ on wysoko szybuje! Gdzie wyląduje Peter Prewc? Ależ kapitalnie skoczył, wytrzymał presję, wykorzystał warunki i wygrywa konkurs. 139,5 metra, uzyskując aż prawie 13-punktową przewagę. 129 metrów potrzebuje jednak, by rywalizować ze swoim bratem. No i bez problemu pięknie skacze Peter Prewc.
Pieczętując swoje zwycięstwo w dzisiejszym konkursie, 134 metry. Dziś po pierwszej serii 6,3 nad Kennethem Gagnesem, no ale jest w wielkiej formie. Wydaje się, że stać go na skok ponad 130-metrowy. Będzie ponad 130-metrowy, około 140-metrowa odległość Petera Prewca. Może nowy rekord skoczni? Za chwilę się przekonamy. Tak jest! Peter Prewc, ponad 136-metrowa odległość, by walczyć z Severinem Freudem. Czy da radę, czy utrzyma? Chyba nie utrzymał, chyba nie dał rady Severin Peter Prewc pokonać Severina Freuda. Peter Prewc, 132 metry, tyle wymagane przed Peterem Prewcem, by walczyć z Kennethem Gagnesem. Peter Prewc już w powietrzu. Pięknie! W ten sposób wygrywa i nokautuje rywali. Peter Prewc kapitalnie w tej serii finałowej poradził sobie. Powinien być długi skok. Jest wiatr. Ustawiałbym 130 metrów. Zobaczymy, czy tak jak w Garmisch-Partenkirchen, tak również tutaj Peter Prewc nie pozostawi cienia wątpliwości, kto jest najlepszy. I on to wygrywa w znakomitym stylu. Od 97 roku, 19 lat czekali Słoweńcy na takiego skoczka, który znowu zawojuje świat, który będzie wygrywał konkurs za konkursem, który będzie najlepszy, i teraz szybuje Peter Prewc! Wygrywa nie tylko konkurs, ale także nie tylko turniej, ale także dzisiejszy konkurs. 924 punkty, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale musi skoczyć minimum 140 metrów. Peter Prewc w powietrzu i gdzie wyląduje? Peter Prewc! Nie ma wątpliwości, kto jest królem wszystkich skoczni. W ostatnich czterech konkursach niepokonany. Peter Prewc, 132 metry. Popatrzmy na skok Słoweńca, czy leci po swoje ósme w tym sezonie zwycięstwo w karierze. I kto wie, bowiem to nie jest dobry skok. Rozkłada w tym momencie Peter Prewc ręce. Han vinner! Han vinner sitt åttende verdenscuprenn for sesongen. I tillegg så han verdensmester fra Kolb. Nå må han ned mot 130 meter her. Peter Preaas får sin 15. verdenscupseier. Ut fra hoppkanten med Preaas. Ligger så fint og rolig og har en høyde som bra. Og han hopper langt! Og han tar sin 15. verdenscupseier her. Det skal Peter Preaas ta igjen. Lenger et hopp ned mot 217. Det er vanskelig forhold for verdens beste skihopper og skiflyger. Han ligger så rolig og fint gjennom lufta. Her Peter Preaas, og han utklasser resten av feltet igjen. Det bare å bøye seg i støvet og spise alle hatter. Wymagana odległość przed Peterem Prewcem. Zdecydowanie w jego zasięgu. On może skoczyć tutaj bardzo daleko. Popatrzmy, finałowy skok Petera Prewca. Ależ pięknie w powietrzu i najdalej, najdalej, ależ odległość znakomita. Jak teraz to ocenią sędziowie? On nie znajdzie pogromcy podczas tej rywalizacji. 16 razy na podium w tym sezonie, 11 zwycięstw, czy po 12 zwycięstwo w tym sezonie szybuje w tym momencie Peter Prewc. To jest knockout, to co on zrobił. Po prostu nie pozostawił cienia wątpliwości, kto jest królem tego sezonu. To jest 12 zwycięstwo w tym sezonie. No ale teraz jak widzimy, 135 wystarczy mu do tego, aby wygrać. Peter Prewc w tym momencie już zdobywca kryształowej kuli w sezonie 2015-2016. Nie ulega wątpliwości. Peter Prewc, reprezentant Słowenii. Peter Prewc, skal han ta sin verdenscupseier nummer 20? Eller det Johan André Forfang? Å, han flyr her, Peter Prewc. Han flyr ned mot den grønne steinen. Nei, her bak! Her bak! Har Johan André Forfang tatt sin første verdenscupseier, dere? Han må ha gjort det. Cup win number 14 for Peter Prewc. This has got to be a monster. He's got to be up around the 230 meter mark with that change in bench position. On his best, he's capable of 240, 245. He's going, and Peter Prewc goes in the top spot. Noriaki Kasai will not finish on the podium. 10,9 bak Kranjens. Trude, vi får et hopp over 230 meter. Han flyr her, Preaas har han. Å, det blir langt fra Peter Preaas. Det kjempelangt!
her får han det virkelig til. Hva skal dette ende med for Peter Preutz? A samemu czerpać tę niewypowiedzianą, niewysłowioną radość z lotu, którego może doświadczyć w tym ostatnim swoim skoku w tym sezonie. 14 zwycięstw, czy leci po 15 zwycięstwo? Peter Preutz! Te dwa słowa, to imię i nazwisko, mówią wszystko o tym sezonie, który właśnie dobiegł końca. Miał wyraźną przewagę 8 punktów Peter Preutz po pierwszej serii. Jeżeli nic mu się nie poprzestawiało, to powinien wygrać. Kontynuować passę wielkich sukcesów w nowym sezonie Peter Preutz. I tak to ej! Ojej! Zahaczył nartą, zakantował i upadek, proszę Państwa. Nie będzie zwycięstwa Petera Preutza. Domen Preutz wygra dzisiejsze zawody. 134-135 metrów to odległość wymagana, by walczyć ze Stefanem Kraftem. Peter Preutz powietrz. Będziemy teraz czekać, będziemy czekać na informacje. Detale. Tak. To był dobry skok. Peter Preutz pierwszy. Skok jego wykonaniu 131 metrów, bardzo dobry. Wczoraj ten upadek, ale nie jakiś dramat. Teraz świetnie, jeszcze chyba dalej od Semenicza albo w tych okolicach. Jemu wystarczyło 135,5 metra. Peter Preutz, ósma lokata po pierwszym skoku na odległość 125,5 metra. Dobra, brawo, drugi skok też dobry. No i zadowolony Peter Preutz. To są takie skoki, do jakich nas przyzwyczaił. Zielone światło dla Petera Preutza. 53 razy stał na podium w zawodach Pucharu Świata, ale jeszcze nie w tym sezonie. Może się uda tutaj w Engelbergu. Położył się ładnie, odważnie na nartach. To nie był zły skok. Warunki niezbyt mu tutaj sprzyjały. Dobrze skacze tutaj najstarszy z braci Preutzów. Był wysoko i w pierwszej, i w drugiej serii treningowej. Teraz także kolejny ładny skok. No i być może będziemy mieli zmianę lidera. Peter Preutz zadowolony. Przed Laniszką po pierwszej serii. Był je czwarty. Wietr je mechan veću hrbat, 7 točk dodatka. Korekcije manjših je opravil. Peter, kako daleč bo, odlično! Mislim, da je Peter prevzel vodstvo. Danes bo veselica veselicu v Planici. Bil je na petem mestu. Njegova prednost pred timijem 2.9. Ja, tudi on na 240. Da, zniženo zaletišče, je treba vedeti.